Cześć, dzisiaj postanowiłem coś nagrać z treningu. Piękna pogoda, słonecznie. Po raz pierwszy krótkie spodenki założyłem, żeby troszkę witaminy D załapać. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o moim podejściu do treningu i tak naprawdę do sprzętu, na jakim trenuję. Dzisiaj mam rower, na którym najczęściej trenuję. Jest to mój rower przełajowy, kiedyś wyścigowy, dzisiaj treningowy. Uważam, że nie ma sensu, nie wiadomo jakim sprzętem na te treningi jeździć, bo on się zużywa, zima, lato. Mamy, jak wiemy z otoczenia, mamy różnych kolegów, którzy nakupią tego sprzętu, nie wiadomo jak drogiego, który im służy tylko do treningu, na wyścigi nie jadą. Lubią być napuszeni jak pudle przed wystawą, bo oni chcą być pro. No nikt nikomu nie zabroni, ale druga strona medalu to jest taka, gdzie oni zużywają zima, lato te rowery, później przychodzą na serwis i no kurczę, nie chcę mówić, powtarzać, jak się dowiadują ile kosztuje łańcuch, kaseta, które zużyli na treningu, to później narzekają, sklamrzą, jak ja to mówię, i kurczę, jakieś druciarstwo uprawiają, gdzieś tam szlifują, kupują gdzieś tam w internecie jakieś używki, szukają, bo ich to przerasta finansowo. Ja rozumiem, że ktoś ma pieniędzy jak wody w oceanie i nie ma znaczenia, czy nabierze jej łyżeczką, czy wiadrem, bo to nic nie zmieni, to wtedy można sobie tam na redach, na elektronice jeździć i ten sprzęt zużywać. Ja jako kolarz z 30-letnim stażem nigdy nie podchodziłem tak do treningów. Zawsze mój rower treningowy to był treningowy, zimówka. Ona była na ramie zbliżonej albo takiej samej geometrią jak rower wyścigowy, czyli wyścigowy jak był karbonowy, ten był aluminiowy. Wyścigowy był na super osprzęcie. Treningowy był na tak naprawdę na tym, co już było zużyte podczas wyścigu, się nie nadawało i tak naprawdę dożynam to na treningu, jeżeli chodzi o łańcuchy, opony, kasety. Kurczę, ja mam rowery szosowe na sprzęcie Reda, a tak naprawdę mało kto widział mnie na tych rowerach podczas treningu. Raczej używam to do ścigania, jak i rowery do cyklokrosu. Gravele mam na elektronice, ale tylko i wyłącznie używam je do ścigania. Raz na jakiś czas do treningu, żeby tak naprawdę sprawdzić ten rower, ale też tam zakładam koła blaszak, jak ja to mówię, żeby poczuć ciężar i tak naprawdę wszystko to jest niepotrzebne, żeby kurde pompować pieniądze w treningi. Rozumiem, na wyścigach to wtedy można inwestować ile się chce w rower, bo zawsze coś tam nam pomoże albo pewności siebie doda, poprawi nasze ego, ale na szczęście w dalszym ciągu decyduje to człowiek o rezultatach, nie sprzęt. Tyle moich myśli na dzień dzisiejszy. Do zobaczenia na trasach rowerowych.